Nagranie i produkcja studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman, słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gośćmi Zielonego Podcastu są Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej. Witaj. Dzień dobry. I profesor Zbigniew Karaczon, również ekspert Koalicji Klimatycznej i wykładowca Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Witam. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i jesteśmy po wyborach, na ostatecznie wyniki musimy poczekać, ale jedno jest pewne: klimat czeka na działania nowego rządu. Co jest najważniejsze w tych pierwszych dniach, pierwszych stu dniach nowego rządu, czym powinien się zająć? To jest ustawa o ochronie klimatu, o której mówiliśmy Wcześniej, czy może takie, które wydaje się bardzo szerokim, dużym dokumentem, czy może coś bardziej down to earth, czyli wiatrak, żeby mógł wreszcie spostać, powstać na polskiej ziemi, czyli zmiana ustawy odległościowej. A może jeszcze coś innego. Ja bym powiedział tak, że my jako Koalicja Klimatyczna przygotowaliśmy taki manifest, gdzie jest 16 postulatów i bardzo trudno jest wymienić ten, który jest z nich najważniejszy, dlatego że wszystkie one są bardzo ważne, wszystkie one powinny być w ciągu tych pierwszych 100 dni zrealizowane, bo tak naprawdę w naszym przekonaniu to powinien być wstęp do pewnego procesu, procesu... Zazielenienia polskiej polityki. My w Polsce mamy tak naprawdę kwestie środowiskowe traktowane bardzo po macoszemu. One bardzo słabo wybrzmiewały w trakcie kampanii wyborczej, ale one są istotne z punktu widzenia jakości naszego życia. Nie będzie dobrej jakości życia dla Polek i Polaków bez dobrej jakości środowiska przyrodniczego, bez ochrony klimatu, bez ochrony różnorodności biologicznej, bez ochrony powietrza. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo ważne. Nam tak naprawdę chodziło o to, żeby właśnie, tak jak profesor Karaczun powiedział, wdrożyć politykę klimatyczną. Nie jest tajemnicą, że nasz kraj jest bardzo do tyłu, jeśli chodzi o taką politykę. Musimy pamiętać, że ta polityka też jest taką nową polityką no, w, w, historycznie w porównaniu nie wiem, z polityką zagraniczną, tak i tak dalej. I... i mm, Baczni obserwatorzy um, zauważyli, że um, polski rząd um, no, prowadzi politykę może nie klimatyczną, co antyklimatyczną. I um, spostrzegliśmy chociażby to w ostatnim roku, kiedy um, polski rząd um, złożył um, sześć skarg na różne elementy pakietu Fit for 55. Trzy z nich dotyczą, um, dotyczą systemu. Um, Systemu handlu emisjami, uprawnieniami do emisji, tak zwanego systemu ETS. Jedna skarga dotyczy ingerencji wspólnoty w gospodarkę leśną państw członkowskich, jedna dotyczy zakazu rejestracji nowych, podkreślam, nowych aut spalinowych po 2035, i Polska również podważa ten zwiększony cel redukcji emisji gazów cieplarnianych. Także, także możemy zauważyć pewne ruchy, które Celem jest po prostu takie zahamow zahamowanie, rozmydlenie, yy, zwłaszcza tych regulacji unijnych. No, czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że najważniejsze, żeby wprowadzić prawo unijne do prawa polskiego i żeby się rozpędzić razem z innymi krajami w tej transformacji. Znaczy ja myślę, że prawo, prawo unijne nas obowiązuje, póki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że pozostaniemy nim, do, 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 dopóki Unia Europejska będzie funkcjonowała. No ale przykład, na przykład handlu emisjami ETS i pieniędzy, później na co one trafiają w Polsce, no to już Rzeczywiście tak. mamy duży znaczy... rozjazd, tak? No pieniądze zbieramy, ale później tak to sobie zapisujemy w tabelkach, żeby się zgadzało, ale wydajemy to na zupełnie inne programy niż powinniśmy. To, to prawda, znaczy to znaczy to nie jest. To kwestia harmonizacji, tylko tak hmm. naprawdę kwestia trzymania się ducha tych, tych, tych dyrektyw i, i aktów prawnych Unii Europejskiej i rzeczywiście dostrzegania tego, że y działania, które będziemy dzisiaj podejmowali na rzecz ochrony środowiska, szeroko pojętego środowiska, ale także czy może przede wszystkim na rzecz ochrony klimatu, będą powodowały, że koszty skutków zmian klimatu będą dla społeczeństwa, dla Polek i Polaków mniejsze. Dlatego, że proszę pamiętać, że te koszty już się dzisiaj pojawiają, już dzisiaj jako społeczeństwo, dzisiaj jako na przykład rolnicy, dzisiaj jako konsumenci zaczynamy te koszty płacić. Jeżeli nie podejmiemy w porę działań na rzecz ochrony klimatu, Klimatu, no to te koszty będą jeszcze większe. I być może dlatego to nawiązując do Pana pierwszego pytania, można powiedzieć, że rzeczywiście ta kwestia u, 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 uchwalenia ustawy o ochronie klimatu ma tu kluczowe znaczenie, dlatego że ona by wyznaczała pewien kierunek działań dla nie tylko tego rządu, który zostanie teraz po tych wyborach uformowane, ale dla wszystkich kolejnych rządów, ona by także redukowała coś, co jest bardzo ważne dla biznesu. Ona by redukowała ryzyko biznesowe. To znaczy biznes wiedziałby, w co warto, a w co nie warto inwestować. Bo dla biznesu łatwiej jest nawet zapłacić trochę więcej za działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony klimatu, niż ryzykować, że inwestycje, które podejmą i zrealizują, za dwa lata trzeba będzie zamykać, bo się okaże, że one są nietrafione, bo zmieniła się polityka. To, 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 na co ja zwracam uwagę w tym projekcie ustawy o ochronie klimatu, przygotowanej przez naszego koalicjanta Kliendar w Prawnicy dla Ziemi, to wyznaczenie, wreszcie wyznaczenie celu osiągnięcia neutralności klimatycznej dla naszego kraju, ale także sporządzenie takich ścieżek dojścia w postaci pięcioletnich limitów dla danych sektorów. To, co zwróciło moją uwagę, to również plany adaptacyjne na poziomie krajowym i samorządowym. Rządowym. Niektóre kraje podejmują dość intensywne działania na rzecz właśnie tworzenia takich planów adaptacyjnych. Ja kojarzę, że Francja przy procesie przygotowywania ich zwróciła się wręcz o pomoc do autorów raportów IPCC, tak? Tak, a jeśli chodzi o właśnie ten postulat przeznaczenia 100% środków, które trafiają do polskiego budżetu z tytułu systemu emisji, no to musimy pamiętać, że to są środki docelowe, że musimy zacząć je traktować jako środki, które będą samofinansowały w jakiś sposób tę transformację. Bo do tej mm. pory. Trafiło do polskiego budżetu z tego, co czytałam, około 82 miliardów złotych. No i te środki zostały potraktowane w taki sposób, że a tutaj gdzieś nam brakuje, to tutaj sobie wrzucimy. Tam, tam też trochę brakuje, to mamy takie dodatkowe środki. A musimy pamiętać, że to są docelowe środki. One są zgodnie z unijnym prawem przeznaczone na transformację energetyczną i nie mówimy tutaj o, o zwrotach, o rekompensatach kosztów dla, 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 dla sektorów energochłonnych, tylko o realnych zmianach, o termomodernizacji budynków, o rozwoju OZE, o o różnych takich bardzo ważnych i, i, i e, rzeczach, które, dadz, które będą miały efekty tu i te, za chwilę. Mhm. Znaczy, ja bym dodał do tego Tyle, że tak naprawdę gdybyśmy te środki od początku zaczęli wydawać zgodnie z ich przeznaczeniem, to dzisiaj Polki i Polacy nie płaciliby tyle za energię. To znaczy, te środki posłużyłyby właśnie termomodernizacji, posłużyłyby rozwojowi odnawialnych źródeł energii. W związku z tym nie musielibyśmy tak naprawdę wyrzucać pieniędzy, żeby ściągać węgiel z jakichś egzotycznych kierunków, czy nadal kupować gaz i, 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 i różne paliwa z Rosji, czasami za pośrednictwem innych krajów, ale to są surowce, które często są ciągle rosyjskie czy ciągle pochodzące z zajętych przez Rosję terenów w Donbasie. W związku z tym e, warto na to spojrzeć, że te pieniądze będą służyły nam jako społeczeństwu, nam jako Polakom i Polkom, żeby obniżyć koszty funkcjonowania naszych gospodarstw domowych. To także jest droga, żeby obniżyć czy rat, ratować kraj przed inflacją, dlatego, że jeżeli ceny energii będą niższe, no to także inflacja będzie spadała, bo ceny paliw, i ceny energii niestety pociągają inflację we wszystkich sektorach, czy zwiększają koszty wszystkich sektorów. W związku z tym no ta, nasza rekomendacja, bardzo mocno ją pod, podtrzymujemy do, 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 do nowego rządu i do nowego parlamentu, że żeby rzeczywiście zacząć wydawać te pieniądze na transformację energetyczną, także na coś, co, co, na co zwracamy bardzo dużą uwagę, na modernizację sieci energetycznych. Tereny wiejskie w Polsce są chyba w Europie pierwsze pod względem długości okresu wyłączenia, czyli braku dostępu do energii elektrycznej, bo tak zły jest stan sieci energetycznych. To znowu to są pieniądze, które z jednej strony będą powodowały wzrost gospodarczy czy rozwój gospodarczy, ale z drugiej strony będą podnosiły jakość życia, będą po pozwalały na to, że na terenach wiejskich można będzie inwestować w technologie, które wymagają bardzo e, wysokiej jakości usług energetycznych. To spójrzmy jeszcze na te 16 postulatów na pierwszych 100 dni rządu. Oprócz ustawy o ochronie klimatu, powołania Funduszu Transformacji Energetyki, czy zmiany ustawy wiatrakowej, tak żeby wiatraki, nowe farmy wiatrowe mogły stać w odległości od 500 metrów od budynków, od zabudowy mieszkalnej. No to mamy też tak, na przykład takie związane z transportem publicznym. Radykalne obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej o co najmniej 50% i uproszczenie i ujednolicenie Taryf ulgowych w transporcie zbiorowym. No te taryfy to jest w ogóle absurdalne, że one nie są ujednolicone. A jak się może przełożyć to obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury na to, ile my później płacimy przewoźnikom? Ja w ogóle chciałabym zacząć od tego, że w manifestie znalazły się również takie właśnie obszary jak transport, system żywnościowy. Mhm. Nie, da się nie da się nie zauważyć, że energetyka jest w centrum zainteresowania. Ten temat jest już. Dość zaopiekowany w przestrzeni publicznej, politycznej, tak, ale naprawdę ten transport i system żywnościowy to są nadal takie sektory, które, które są jeszcze przed nami. Ale wiesz, a, a, a ad vocem, no to faktycznie temat może energetyki jest mocno omawiany publicystycznie, ale to, co się dzieje jakoś nie napawa optymizmem. Cały czas miks energetyczny oparty na węglu. Elektrownia atomowa gdzieś tam majaczy jedynie w tle, jako mm -hmm. droga i daleka inwestycja SMR -y. sieci, tak, SMR-y, czyli, czyli mało elektrownie sieci przesyłowych nie modernizujemy, farm wiatrowych na lądzie stawiać nie chcemy, farby na morzu no, dopiero będą powstawać, fotowoltaiki nowej nie ma jak podłączać, bo sieci przesyłowe na to nie pozwalają. Więc o ile ten temat rzeczywiście w takiej warstwie teoretycznej może jest zaopiekowany, to praktycznie nie. No tak, ale są te obszary, które po prostu nawet nie są jeszcze, jeszcze mm -hmm. w dyskusji publicznej. Mm -hmm. I, 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 I tak naprawdę jesteśmy dopiero przed tym całym okresem mitów, obalania mitów, jakby walki z lobby i tak. I tak dalej. No i jeśli chodzi o transport, no to musimy pamiętać, że y, transport odpowiada za 57% światowego popytu na ropę, czyli na paliwo kopalne. Y, w Polsce emisje z transportu y, niestety w ostatnich 30 latach bardzo wzrosły o 223% y, podczas gdy w innych sektorach faktycznie troszeczkę się obniżają, no może nie w takim tempie, którego byśmy sobie życzyli, ale, ale się obniżają. I my staraliśmy się w tym obszarze, skupi skupiliśmy się na takiej, można powiedzieć, pracy u podstaw, na tym przekierowaniu zainteresowania, z, na tym jakby wsparciu transportu publicznego, zbiorowego. Uh... I ograniczenia transportu indywidualnego, drogowego. I oczywiście wiadomo, że nie pozbędziemy się motoryzacji z, naszych, z naszego życia I, i, i czekają nas takie tematy jak zmiana, zmiana źródła napędu w tym transporcie indywidualnym i w ogóle. No ale my tutaj skupiamy się na tym transporcie zbiorowym i stąd też właśnie ten nasz postulat pierwszy przeznaczenia 25%. Procent środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie infrastruktury pieszej rowerowej. Ja tutaj może powiem, że w taką miłą rzecz, że w zeszłym miesiącu w Łodzi odbyłaś, odbył się kongres nowej mobilności, na którym podpisano tak zwaną kartę na rzecz utworzenia narodowej. Strategii rowerowej, mm. no, która oczywiście ma na celu rozwój ruchu rowerowego w Polsce. Zobaczymy, czy i w jaki sposób znajdzie to zainteresowanie naszych polityków przy, przy tej samochodozie bardzo popularnej w Polsce. Bardziej bym to pewnie liczył nawet na samorządowców niż na polityków w Sejmie. Pewnie tak. No tu jest należy. Pomimo należy... tego, że wsparcie jest potrzebne też w skali całego kraju, ale tak patrząc już czysto praktycznie. Tak, no wspólny nacisk, myślę. Mhm. Mhm. Znaczy, odnosząc się do Pana pytania, to ja bym zaczął od tego, że ja mam nadzieję, że tak naprawdę przyszły rząd, czy ten rząd, który. Teraz po wyborach zostanie utworzone, to będzie rząd, który rzeczywiście coś będzie robił i nie, be, nie będzie to rząd, dużo mówię, dużo obiecuję, ale nic nie robię i nic nie mogę. I będzie to rząd, że rzeczywiście wyznaczam priorytety, wyznaczam zadania i te zadania realizuję. Jednym z tych zadań jest właśnie transport. To znaczy, z jednej strony mamy problem ogromny w Polsce i to wszyscy mówią o tym. I od, było to mówione od 2015 roku przez rząd prawicy, że mamy problem z wykluczeniem transportowym, natomiast przez 8 lat nic nie zrobiono mm. w tym, aż obiecywano autobusy, koleje. To obniżenie taryf ma temu służyć. Ujednolicenie stawek ma temu służyć. My chcielibyśmy, żeby to był też taki pierwszy krok w, do wprowadzenia wspólnych biletów. Bo dzisiaj na przykład mieszkaniec z Kierniewic, który kupuje bilet miesięczny na kolej mazowiecką, może tą koleją dojechać, ale cokolwiek się z tą koleją stanie, to już nie może wsiąść do kolei regionalnej, czy do Intercity, który staje na stacji w jego mieście i dojechać do Warszawy do pracy, bo musi kupić inny, inny bilet. Nie ma takich rozwiązań jak Niemcy, że za kilka euro czy za kilkadziesiąt złotych można kupić bilet, który obowiązuje na wszystkie środki komunikacji publicznej w, całej, w całym państwie, pomimo, że Niemcy są przecież krajem federalnym, więc znacznie trudniej byłoby to wprowadzić, czy było tam wprowadzić, niż można by było to zrobić w Polsce. My także chcielibyśmy, unik żeby unikać takich rzeczy, jak zrobił to poprzedni rząd, czyli rząd PISU i Solidarnej Polski, który zlikwidował opłaty za. Za ruch na autostradach. Bo to jest tak naprawdę to powoduje, że dzisiaj transport kolejowy, który powinien zbierać tak na, ten, ten, te przewozy międzymiastowe, dzisiaj jest często droższy niż przejazd z jednego miasta samochodem do drugiego, dlatego że zlikwidowano te opłaty. I teraz pytanie, kto za te, za te remonty tych autostrad mm -hmm. będzie dzisiaj płacić? Bo te pieniądze, które zbierane były z tych opłat, szły na remont tych autostrad. Dzisiaj tych pieniędzy nie będzie więc nawet ktoś, kto nie korzysta z tego typu dróg, będzie musiał za to zapłacić. To jest po prostu nieuczciwe, nie, nie nieetyczne i tak nie powinno być. Ale... Bardzo ważne jest ten, o czym pan, pan wspomniał, czyli to obniżenie opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej, dlatego że wysokie koszty wykorzystania torów przez operatorów powoduje, że dzisiaj większość transportu właśnie idzie drogami. Mhm. Zamiast zrobić to, co tak naprawdę ruch ekologiczny postuluje od początku lat 90. wyrzucić cały transport tirowy na tory, żeby przez Polskę nie szedł ten tranzyt ze wschodu, z krajów bałtyckich, z Ukrainy, drogami, tylko szedł koleją, bo to będzie bezpieczniejsze także dla nas wszystkich, to poprawi stan środowiska, to zmniejszy zniszczenie dróg, to także zmniejszy zagrożenie wypadkami, to nie opłaca się tego robić, dlatego, że przewoźnicy uznają, że taniej jest przewieźć drogami, taniej jest przewieźć samochodem, niż koleją. Ja jeszcze tylko dodam w kontekście kolei o, o tym ostatnie, ostatnio opublikowanym raporcie Greenpeace, z którego wynika, że od 1995 roku Polska wydała sześć razy więcej na drogi niż koleje, których sieć w tym samym czasie y, skrócono o y, jedną piątą, to było około 4,5 tysiąca y, kilometrów. Y, naprawdę y, polska sieć potrzebuje jakiegoś takiego jednoli stworzenia jednolitego, wieloletniego planu odbudowy sieci. To przejdźmy do kolejnych punktów, które się znalazły. Coś, co myślę, że zainteresuje każdego wynajmującego czy kupującego mieszkanie, przyjęcie nowego systemu etykietowania budynków, to jest ich klasyfikacja energetycznej i zapewnienie jego powszechności poprzez skuteczne działania, w tym kampanie informacyjne. Co jest ciekawe, bo w innych krajach Europy to już zostało wprowadzone. No w Polsce teoretycznie też to jest mhm. wprowadzone i tak naprawdę obecnie nie można ani sprzedać, ani kupić mieszkania bez mhm. paszportu energetycznego, tylko ten system jest... Od początku obarczony pewnymi metodologicznymi błędami. Ten system jest tak naprawdę bardzo skomplikowany i nam chodzi o to, żeby po prostu był to system prosty, żeby człowiek, który kupuje mieszkanie, wiedział od dewelopera, wiedział, ile będzie go średnio kosztowało ogrzewanie. To znaczy, jaki jest standard ocieplenia, mm -hmm. jaki jest standard użytkowania tego budynku. Bo co, zupełnie co innego jest to, że jeżeli budynek jest słabo ocieplony, będzie trzeba płacić 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych rocznie. Za ogrzewanie tego mieszkania, które się kupi, a zupełnie czym innym, jeżeli będzie to budynek w standardzie na przykład domu pasywnego i tak naprawdę energii na ogrzewanie nie będzie praktycznie albo wcale potrzebował. Więc to jest bardzo ważne, dlatego że to jest także informacja dla, dla nas, dla konsumentów, dla kupujących, żebyśmy wiedzieli, co kupujemy. Nie kupujemy kota w worku, tylko każdy może się przekonać, każdy może wiedzieć to, co kupuje. Ten postulat jest poświęcony tak naprawdę zasadzie efektywności energetycznej przede wszystkim i realizacji jej, tak? dlatego piszemy w uzasadnieniu manifestu w tym punkcie, że potrzebujemy powołania jakiegoś organu, jakiegoś zespołu, który będzie o charakterze takim właśnie doradczo-kontrolnym, który będzie sprawował pieczę nad realizacją tej zasady. Znaczy ja myślę, że to, jeśli można dodać, to znaczy to jest kole, kolejny przykład, dużo obiecuję, nic nie robię i, i nic nie mogę. Tak, znaczy, tak naprawdę od ośmiu lat wszyscy politycy, także rządu, rządu poprzednich rządów, powtarzają, a efektywność energetyczna tak jest ważna, będzie służyła rozwojowi gospodarczemu, będzie poprawiała jakość życia, trzeba to robić. Natomiast tak naprawdę systemowych działań w tym, w tym nie ma. Dlatego jest potrzebna instytucja, która będzie za to odpowiedzialna, która będzie miała w tym zakresie kompetencje i będzie odpowiadała tak naprawdę przed nami, przed społeczeństwem, przed parlamentem z tego, że będzie stała poprawa efektywności energetycznej. No najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy. Więc... Dokładnie tak, i najbezpieczniejsza. Nie, nie wygenerujemy. Mm -hmm, mm -hmm. E, kolejny punkt y, i tu pewnie część osób się może zastanowić, ale dlaczego akurat 20%, trwałe wyłączenie 20% lasów z użytkowania gospodarczego. Dlaczego nie więcej? Znaczy te 20% to jest tak naprawdę cel Unii Europejskiej. znaczy Cel, który Unia Europejska wprowadziła i przyjęła. Ja też powiem... Czyli to jest jednak wszystko o tych europejskich przepisach gdzieś tam w praktyce. Niby jesteśmy częścią Unii Europejskiej, ale neutralności klimatycznej osiągnąć nie chcemy. Z węgla mamy rezygnować, ale nam to jakoś nie idzie. Efektywność energetyczna narzucona, ale tak wprowadzona, że nie działa. Lasy rżniemy. No wszystko, kurczę... Znaczy ale na z no, jakoś do nas powoli spływa to wszystko z tej Brukseli. Znaczy, na rzeczywiście, znaczy, i, i, i można też jakbyś zastanowić się, tak, że, że, że politycy i, i, i członkowie poprzedniego rządu i koalicji rządzącej opowiadali, że nie chcą nas wyprowadzać z Unii Europejskiej, ale robili wszystko, żebyśmy tak naprawdę z tą unią byli w konflikcie. Znowu to są rzeczy, które są istotne z punktu widzenia jakości życia hmm. ludzi. Dlatego, że tak z jednej strony nasze znaczy... Też Beata mówiła, tak, że, że, że Polska oprotestowała, Polska zaskarżyła, do, zaskarżyła regulacje dotyczące uspołecznienia także gospodarki leśnej, mm -hmm. właśnie tego, że powinniśmy część lasów wyłączyć z użytkowania po to, żeby one były pewnym magazynem i magazynem wody i magazynem różnorodności biologicznej, żeby służyły tak naprawdę całemu społeczeństwu, a nie tylko gospodarce leśnej. Bo no, to, co się stało, z lasami w, w, poprzednim, w poprzedniej czterolatce, czyli poprzedniej kadencji, no to, to woła o pomstę do nieba. To są ogromne tak naprawdę ilości zwiększonego etatu wyci wycinki. To znaczy Formalnie wszystko odbywało się zgodnie z prawem, natomiast podniesiono etaty cięcia, czyli wycinano znacznie więcej drzewa i to drzewo sprzed, znaczy przejęta została przez spółkę chińską. Jedyna spółka, która handluje drzewem, z, z zagranicą, i tak naprawdę surowe drzewo wysyłaliśmy do Chin, a nie wykorzystywaliśmy je w Polsce, żeby produkować meble. A to. Kompletnie różna jakby wartość dodana tej, tej, tej pracy. No bo jeżeli te deski, te drzewo rzeczywiście przeznaczamy na, dre na meble, a nie spalamy na przykład w elektrowniach, czy nie wysyłamy do Chin, no to ono magazynuje węgiel, tak? Więc to i daje tak naprawdę pracę i tworzy wartość dodaną. Więc e, chcielibyśmy, żeby te 20% lasów było chronione, zwłaszcza te, takich lasów, które są wokół aglomeracji, które są wokół miejscowości, które służą ludziom. Jako miejsce odpoczynku, miejsce rekreacji, bo tam ta gospodarka leśna powinna być prowadzona, ale ona powinna być prowadzona w stronę ochrony tych lasów jako ekosystemów przyrodniczych i ekosystemów, które świadczą usługi rekreacyjne i usługi dla społeczeństwa, a nie komercyjnego wykorzystywania. No, ja tylko dodam, że jeśli chodzi o ten postulat i w ogóle o ochronę środowiska, to ona też należy według mnie do tych obszarów dość zaopiekowanych w przestrzeni publicznej. Te, te, te lasy wody są dość zrozumiałe. No i obserwując, obserwując różne programy, wypowiedzi polityków w kampanii, było można odnieść wrażenie, że, że, że ten postulat znajduje jakąś taką większość można powiedzieć sejmową. Ale zobaczymy. Znaczy, no zobaczymy też, czy będzie osoba, która rzeczywiście będzie chciała akurat te, te tematy forsować później. Znaczy, ja myślę, że tak naprawdę no, to, co się stało w lasach państwowych, ten poziom upolitycznienia, który miał miejsce w ostatniej kadencji. A jest... nawet upartyjnienia, bo upartynienia... to konkretnie partia Zbigniewa Ziobry, to... Suwerenna, kiedyś Solidarna Polska, tak. trzyma w cudzysłowie mhm. łapę. Trzymała, na trzymała łapę, zgadza się. I ja myślę, że to jakby dało do, do myślenia politykom, że kompletnie trzeba zmienić strukturę lasów państwowych. Mhm. I myśmy. Ja sam próbowałem rozmawiać z, z lasami państwowymi, z, z, z dyrekcją lasów państwowych, natomiast wskazując na problemy, na niebezpieczeństwa związane z tym. Dlatego, że stracenie tak naprawdę poparcia społecznego dla leśników, dla pracy leśników, dla gospodarowania lasami będzie bardzo groźne dla lasów państwowych. Dlatego, że się może okazać, że po prostu ludzie nie będą chcieli. Już nie mówię, że zawód leśnika straci, czy stracił tak naprawdę szacunek, ale ludzie nie będą jakby w wspierali tego, żeby lasy chronić. To teraz dwa punkty związane z tym, co jemy. Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych, ukierunkowanie na dietę planetarną, dożywienia zbiorowego oraz wsparcie dla spożycia produktów rolnictwa ekologicznego. To jeden punkt. To jest ciekawe też, że w Polsce rzeczywiście rolnictwo ekologiczne, czy, nie, nie znam statystyk, ale patrząc na półki w sklepach, to produktów ekologicznych jest wciąż dość mało, w porównaniu do Niemiec, gdzie te produkty są super popularne. No i drugie to wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych, w Polsce. Znaczy, jeśli chodzi, zaczynając od rolnictwa ekologicznego, to rzeczywiście w Polsce mamy 3% tak naprawdę gospodarstw ekologicznych, mm. podczas gdy na przykład Austria ma 25%. I znowu odnosząc się do tego, do tego nieszczęsnego, w cudzysłowie, e, zobowiązań unijnych, no, strategia od pola do stołu mówi o tym, że Unia spodziewa się, że do 2030 roku 25% gruntów rolnych w Unii Europejskiej będzie wykorzystywana właśnie metodami rolnictwa ekologicznego. I to, e, natomiast Polska powiedziała, że z tych trzech podniesie na 7%. E, więc to pokazuje jakby te, 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 ten rozdziew, który jest jest w Polsce. Znaczy rolnictwo ekologiczne i produkty z tego rolnictwa jest o tyle istotne, że z jednej strony jest to taka metoda, która jest bardzo bezpieczna dla środowiska przyrodniczego, bo nie używamy pestycydów, nie używamy nawozów sztucznych, nie ma tej presji na środowisko przyrodnicze, nie ma presji na różnorodność biologiczną. Natomiast bardzo ważne jest to, że produkty z tego rolnictwa są bezpieczne dla konsumentów. To znaczy nie zawierają ani pozostałości pestycydów, ani pozostałości nawozów, ani nie, po, nie, nie zawierają w tym przypadku produkty zwierzęce nie, nie zawierają pozostałości antybiotyków. Za, z, Polacy nie wiedzą o tym, nie mówi się tego, o tym w Polsce, ale Polska jest największym w Europie konsumentem antybiotyków stosowanych w rolnictwie, bo w, przem, w przemysłowej hodowli trzeba te antybiotyki podawać. I nasz postulat jest to, że takim metodą zwiększenia popytu na żywność ekologiczną, a przez to produkcji ekologicznej, byłoby wprowadzenie takiego obowiązku, aby. E, produkty, które są wykorzystywane w stołówkach, przedszkolach, w szkołach, w ośrodkach zdrowia, czyli przede wszystkim w szpitalach, pochodziły właśnie z tego, z, 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 z gospodarstw ekologicznych, bo one będą dla tych młodych ludzi, dla tych dzieciaków bezpieczne. Dorośli ludzie mogą podejmować samodzielne decyzje, mogą sobie samodzielnie, świadomie szkodzić, kupując mięso fermowe. Natomiast młodych ludzi, dzieci, powinniśmy tak naprawdę prewencyjnie chronić, po to. Także, żeby oni nie byli odp odporni na antybiotyki, aby ich zdrowie nie było zagrożone przez na przykład zawartości pestycydów. A kilka dni temu jako koalicja Klimatyczna występowaliśmy na takiej imprezie, która organizowała Polska Izba Żywności Ekologicznej i był pokazana prezentacja przez pracowników Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby, która mówiła o tym, że w polskich produktach spożywczych do dzisiaj znajdujemy pozostałości DDT mhm. w glebie, w wodach, a ten środek chemiczny, ten pestycyd został wycofany 40 czy 50 lat temu. To pokazuje tę skalę zagrożenia i to pokazuje konieczność wycofania pewnych produktów w rolnictwie, właśnie pestycydów, żeby... Żebyśmy my także byli bezpieczniejsi. To jest tak. ciekawe, bo to się wpisuje w taki, mm -hmm. już to, głos, ale to się wpisuje w taki szerszy kontekst, bo my byśmy chcieli, nie wiem, debaty na przykład polityczne, mamy o, o zdrowiu, tak? I się wszyscy skupiają na tym, jak skrócić kolejkę do lekarza. W ogóle nie myślimy o tym holistycznie, że to zdrowie zaczyna się dużo wcześniej. nie? Tak. Że My tylko myślimy o tym, tak, że, mm -hmm. że, 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 że jak tutaj w tym NFZ-cie namieszać, nie dodając do niego pieniędzy, ale w jakiś cudowny sposób tam te kolejki skrócić. Nie mm -hmm. myślimy o tym, że to zdrowie nasze zaczyna się od tego, w jakim otoczeniu żyjemy, czy ono jest czyste. Czy mamy zasmrodzone, zasmogowane miasto, w którym żyjemy, mhm. i potem co jemy? Ja tylko adwotem do, do tego, co pan profesor powiedział. E, w tej chwili jesteśmy gotowi, żeby na przykład wprowadzić do, do polskiej szkół i przedszkoli jabłka na przykład, e, sadom, różne produkty z sadownictwa, tak? E, ekologicznego. Ekolo, ekologicznego. Mhm. E, i faktycznie są grupy jest koalicja Żywa Ziemia, która, która zwracała się do instytucji z prośbą o, o, o takie przekierowanie na, na sadownictwo ekologiczne. No i koalicja usłyszała, że z jabłkami z upraw konwencjonalnych, które są pryskane około 30 razy, jest wszystko w porządku, że one są zdrowe i tutaj no, tak to wygląda mniej więcej teraz, że jest rozwiązanie, ono nie jest po prostu wdrażane. Kolejny punkt, na razie jesteśmy jeszcze przy tych wszystkich, które są zrozumiałe dla słuchacza, ale jest tutaj kilka na tyle trudnych, że się je naprawdę potłumaczyć. Kolejny punkt to wprowadzenie tygodnia o klimacie jako stałego elementu programu w szkołach na wszystkich szczeblach edukacji. No To wydaje mi się że całkowicie zrozumiałe i w ogóle odblokowanie NGO-sów w szkołach to też było bardzo przydatne. To mhm. już może nie postulat koalicji klimatycznej, ale można go mhm. było tutaj dopisać. Kolejny, który mnie zastanawia, to jest odwrócenie niekorzystnej nowelizacji do spraw ustawy ocenowej potocznie Lex Knebel. No myślę, że wielu słuchaczy w ogóle może nie kojarzyć tej ustawy. Mm -hmm. To jest ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko, mm -hmm. znaczy, która mówi o tym, że wszystkie nowe inwestycje, takie, które mogą szczególnie szkodliwie oddziaływać na środowisko, na społeczności lokalne, powinny mieć, zanim podejmie się decyzję o tym, czy ona będzie realizowana, czy też nie, czyli zanim zostanie wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, powinna być przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. To jest takie postępowanie, to jest postępowanie w sprawie wykonania tej oceny i to jest postępowanie, z udziałem społecznym, mhm. zgodnie z polskim prawem, ale także z ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, ja myślę tutaj o tak zwanej konwencji z AHUS, w tym procesie, ten proces powinien być otwarty na udział społeczny, czyli obywatele mają prawo konsultować, mają prawo składać uwagi i te uwagi ich powinny być rozpatrywane, ale bardzo ważne jest też to, że w tym jest uprawnienie dla organizacji pozarządowych. Organizacji pozarządowych, które w celach statutowych mają ochronę środowiska, żeby występowały w imieniu Zagrożonych siedli, zagrożonych gatunków tego typu przedsięwzięciem do sądu, żeby po prostu były stroną postępowania administracyjnego czy stroną w sprawie sądowej. I to się bardzo nie podoba, przede wszystkim Solidarnej Polsce czy też suwerennej, tak to się teraz nazywa, dlatego że kolejni ministrowie środowiska pochodzący z suwerennej Polski, Polski przez ostatnie kilka lat, a w zasadzie przez ostatnie 8 lat podejmowali liczne wysiłki na to, do, zmierzające do tego, żeby ograniczyć prawo organizacji pozarządowych, hmm. żeby ograniczyć prawo obywateli do tego, żeby wstrzymywać inwestycje. Tu dobrym przykładem jest na przykład Centralny Port Komunikacyjny, tak, to lotnisko koło Baranowa, gdzie najchętniej rząd to by tych wszystkich ludzi którzy lokalnych, którzy tam protestują, czy organizacje, które tam występują w obronie tych ludzi, w obronie środowiska, albo zamknęli, albo zignorowali. Prawo unijne i prawo międzynarodowe na to nie, po, nie, nie pozwala, natomiast tak, taką metodą salami wprowadzane są przepisy, które ograniczają tą tak, to, to, to możliwość i prawa organizacyjne organizacji pozarządowych do tego, żeby reprezentować zarówno interesy społeczności lokalnej, jak i interesy środowiska przed sądem i w postępowaniach administracyjnych. Profesor wspomniał o tym, że taki no, będzie zablokowany głos NGOs'ów, tak? Ale jeśli chodzi o, o tę ustawę ocenową, to tutaj w przypadku inwestycji tak zwanej strategicznej, mhm. która będzie strategiczną według jakichś tam swoich kryteriów rządowych, nie będzie się liczył też głos samorządu, nie będą się nawet liczyły obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Mhm. Także to jest blokada pełną parą. Poza tym, no. Znaczy... Ja bym powiedział, że to jest powrót do PRL-u, znaczy tak. do, do, do czasów słusznie minionych, kiedy tak naprawdę rząd miał, jedyny miał rację i co wymyślił, to realizował. No i jeszcze niedawno można było na przykład w Puszczy Bolimowskiej zobaczyć efekty tego typu inwestycji, bo stały estakady pod W. Imaginowaną autostradę, która miała być tam budowana. Nigdy nie wybudowano autostrady, ale estakady stałej. I no, musi być pewna chwila pewnej refleksji, czy dane przedsięwzięcie jest potrzebne, jak ono będzie oddziaływać na środowisko, jak ono będzie oddziaływać na społeczności lokalne, i temu służyły właśnie oceny oddziaływania na środowisko. Mhm. I tu, jeszcze, I tu jeszcze kolejny punkt z tych 16. Dodanie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Oceny oddziaływania na zdrowie nowej inwestycji na środowisko. No tak, no te teoretycznie. Mm -hmm. Ustawa, w której mowa jest o raportowaniu y, oceny oddziaływania na środowisko, zawiera zapis o y, obowiązku y, raportowania takiej oceny. Y, natomiast ten przepis jest y, nierealizowany, nie, nie jest niekontrolowany. My to konsultowaliśmy z klienders, z prawnikami dla ziemi. Y, y, I musimy naprawdę mieć pewność, że, y, że to jest obligatoryjna. Tak? Znaczy ja bym powiedział tak, że, że praktyka jest taka, że rzeczywiście ten przepis jest, natomiast jego y, wdrażanie jest martwe. To znaczy tak naprawdę w zespołach, które wykonają ocenę oddziaływania na środowisko, nie ma zazwyczaj lekarzy, nie ma kogoś, kto by był kompetentny do tego, żeby... Ocenić, czy przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w wodzie czy w glebie jest groźne dla zdrowia, czy też nie. Na ile hałas ponadnormatywny powodowany przez daną inwestycję będzie oddziaływał na zdrowie, i samopoczucie i psychikę ludzi, którzy tam mieszkają. I chodzi o to, żeby po prostu zacząć ten przepis traktować. Tak naprawdę jako coś bardzo ważnego, dlatego że zdrowie, no ja myślę, że jakbyśmy spytali większość Polek i Polaków, to powiedzieli, że zdrowie obok rodziny czy, 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 czy bliskich to jest najważniejsze, mhm. o co warto dbać. A, tak? nie wolny rynek? A nie wolny rynek? Tak naprawdę obowiązkiem państwa jest prewencja właśnie zdrowotna zabezpieczenie interesu obywateli przed interesem prywatnych inwestorów, także państwa jako, rozumianego jako inwestor. Mhm. I Dlatego też ten te, 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 te Lex Knebel jest tak nie, niebezpieczny, bo państwo wychodzi w, te, w tym momencie ze swojej roli regulatora i wchodzi w rolę właściciela inwestora. Państwo ma regulować, ma zabezpieczać nasze interesy, a nie realizować interesem swojej grupy i tworzyć miejsca pracy dla swoich, dla swoich członków i, mhm. i, i członków swoich rodzin. To jeszcze przedostatni punkt związany z rzekami, wyeliminowanie z krajowego porządku prawnego spec ustaw szkodzących wartościom przyrodniczym, zwłaszcza rzekom, w tym tak zwanej specustawy powodziowej oraz odrzańskiej oraz zawieszenie finansowania inwestycji hydrotechnicznych na rzekach ze środków e, sprawu, czyli programu rozwoju obszarów wiejskich i zwiększenie prawnej ochrony zasobów wodnych w rolnictwie. No faktycznie mówię, Beata, że, że, że ten temat gdzieś tam już istnieje w debacie publicznej, pewnie ze sprawą Odry też. Tak, faktycznie, no istnieje natomiast ja rozmawiając ze swoimi znajomymi, nie słyszę, żeby, żeby na przykład kojarzyli specustawę odrzańską. Mhm. Mam wrażenie, że oprócz zainteresowanych stanęliśmy na tym etapie katastrofy odrzańskiej, która tak naprawdę do tej pory się nie skończyła i ta odra sobie tam dogorywa. I jest w fatalnym stanie, co nie przeszkodziło rządowi w, w, we wdrożeniu do, do, do porządku prawnego tej spec, specustawy odrzańskiej. Tutaj też właśnie może wspomnę o tym, że te ustawy, to narzędzie jest właśnie no, w taki nadużywane. sposób nadużywane, aby zablokować, aby scentralizować te decyzje i, i, i zablokować głos społeczeństwa, tak? Więc mamy tę specustawę odrzańską, mamy wyrok NSA, który nakazuje wstrzymanie wszelkich prac urządzeniowych i regulacyjnych na tej, na tej rzece, a specustawa Przewiduje na samym wstępie 160 inwestycji w, dorzecz, w dorzeczu Odry. No, naprawdę nie trzeba być alfą i omegą, żeby sobie wyobrazić, że przy obecny, obecnym wzroście temperatury powietrza, przy, przy, przy tych różnych zrzutach zanieczyszczeń spółek górniczych, zasolonych ścieków, i betonizacji do tego, no to, to bioróżnorodność w tej rzeczy po prostu zamrze, wymrze, tak? Więc to musieliśmy umieścić. No i jeszcze mamy tę specustawę nieszczęsną powodziową z 2010 roku. Ale jeśli chodzi jeszcze o takie specustawy, które ja realnie widzę jako, jako takie szkodzące społeczeństwu, to, to dla mnie jest taka specustawa drogowa. Do mnie się zwracają w moim, powiedzmy moi sąsiedzi z różnych gmin obok, ze skargami i prośbami, co, co zrobić, bo nasz, nasz burmistrz, na, nasi samorządowcy powołują się na ZRID, tak, na specustawę drogową i, i, i tutaj nasze drzewa są zagrożone i muszą naprawdę poświęcać mnóstwo czasu, żeby przekonać samorządowców do tego, żeby nie powoływać się na, 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 na tę specustawę. Znaczy ja bym powiedział, że tutaj jest kwestia, taki, znaczy w takim szerszym kontekście, kwestia pewnego... E, pewnego szerszego podejścia do problemu. To znaczy dostrzeżenia tego, że tak naprawdę zarówno saba orżańska, jak i ta specusława przeciwpowodziowa, ona wyrasta z takiego myślenia o hydrotechnice, o gospodarce wodnej, które było aktualne 100 lat temu. To znaczy w połowie, no może nie 100, może 80 czy 70 lat temu, w połowie XX wieku, kiedy wydawało się, że to człowiek wie lepiej jak gospodarować wodami i on najlepiej to zrobi. Mhm. Efekt dzisiaj tego mamy. Taki, że co roku mamy w Polsce permanentną suszę letnią, znaczy, że to już nie jest co dwa czy co pięć lat jak, jak sto lat temu, tylko to jest właśnie co, 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 co roku występuje ta susza, dlatego że pozwalamy wodzie bardzo szybko uciec. Myśmy zabetonowali rzeki, zrobiliśmy z tych rzek kanały, z wielu rzek. Chcemy kolejne rzeki betonować i robić z nich kanały, co zwiększa szybkość spływu rzek. Wody w tych rzekach i powoduje, że opady szybciej uciekają do Bałtyku. Myśmy całą Polskę zmeliorowali. My dzisiaj nie potrzebujemy tak naprawdę betonowania rzek, dla, zwłaszcza, że jakość polskich wód w rzekach jest słaba. Ja już nie mówię, że jest z, nawet zła, ale powiedzmy, jest słaba, chociaż w większości jest także zła. Jeżeli rzeka ma bieg naturalny, jeżeli ona meandruje, to z jednej strony ona lepiej zabezpiecza przed, przed powodzią, ale z drugiej strony ta, ta woda w tych rzekach samo się oczyszcza. Mieliśmy przykład Warszawa, Warszawy i tej ogromnej katastrofy, jak Czajka się ten, ten, ten przepust mhm. do Czajki się rozczelnił i ogromne ilości ścieków wpłynęły do, 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 do Wisły. W Wiśle się nic nie stało, bo Wisła jest naturalna. W naturalnym biegu i mechanizmy samooczyszczania wody spowodowały że te ścieki się po kilku kilometrach jakby znikły, zostały przez mikroorganizmy, przez organizmy wodne rozłożone. Gdyby ten, ta rzeka była zabetonowana tak, jak chce to ta ustawa, tak, jak chciał oby, poprzedni rząd, no to Wisła by była zatruta na znacznie dłuższej odległości. I to jest tak, że grozi odrze. Państwowa Rada Ochrony Środowiska, był specjalny zespół powołany przez Instytut Ochrony Środowiska Naukowy, który rekomendowały rządowi, aby nie betonować Odry. Był wyrok sądu administracyjnego, żeby nie kontynuować prac przy betonowaniu Odry. Tamten rząd się uparł, powiedział nie będę respektował tego, co mówi nauka, nie będę respektował wyroku sądowego, będę dalej betonował odrę po to, żeby tą rzekę zabić. No, mam nadzieję, że nowy rząd będzie bardziej racjonalny i ten namysł, że to jednak rzeka służy całemu społeczeństwu, a nie tylko interesom jakiegoś lobby betonowego i hydrotechnicznego wygrał. Słuchajcie, zmieścimy się w 45 minutach z omówieniem tych 16 punktów. Ja jestem pod dużym wrażeniem, bo zostało nam ostatni. Wzmocnienie profilaktyki boreliozy w Narodowym Programie Zdrowia. Dużo osób się może zastanawiać, dlaczego akurat borelioza pojawia się w tych 16 najważniejszych punktach koalicji klimatycznej, ale jest to choroba wektorowa, zależna od klimatu. To Może ja zacznę, a profesor uzupełnię ewentualnie. No, koalicja Klimatyczna od wielu lat przygląda się wpływowi zmiany klimatu na zdrowie publiczne, na zdrowie i w porozumieniu z współpracy Pracy z organizacją Hill Polska wydała szereg publikacji, raportów w zeszłym roku na temat zmiany, wpływu zmiany klimatu na seniorów, a w poprzednich latach na mieszkańców Warszawy i, i dzieci. No i my zwracamy uwagę na różne zagrożenia w uzupełnieniu. Na te takie bardziej bezpośrednie, można powiedzieć, jakieś takie zagrożenie życia i zdrowia na skutek wichury, powodzi, takie no, fizyczne. Ale również na te takie. Takie zagrożenia mniej widoczne na pierwszy rzut oka, tak jak, jak, jak wpływ na układ krążenia, no bo, no bo nasze organizmy nie są przystosowane do na przykład takich długotrwałych susz, czy, czy na układ naczyniowo sercowy, tak, zwłaszcza u starszych ludzi, no a warto pamiętać o tym, że mamy społeczeństwo starzejące się, tak? które charakteryzuje tak zwana wielochorobowość. Niestety nad Europy jest dość ona wysoka. No i warto się w tym kontekście zastanowić, czy nasza służba zdrowia jest przygotowana na hospitalizację tych ludzi, ale również, czy jest przygotowana na te różne choroby, które wędrują i przywędrują do naszej szerokości geograficznej, wraz z ocieplającym się klimatem. Mowa o, mowa o tak zwanych wektorowych chorobach klimatu zależnych. Coraz częściej w Europie słyszymy o przypadkach choroby denga, o ukąszeniach komarów tygrysich, w Polsce jest to najbardziej nośnym tematem jest borelioza i też nie jestem pewna, czy wszyscy wiedzą, że, że jaki ma związek ta choroba w ogóle mhm. z klimatem, bo nie ma edukacji. Tak i dlatego właśnie chcielibyśmy, żeby umieścić taki zapis o monitorowaniu wczesnej diagnostyce i profilaktyce takich różnych chorób klimatozależnych, w tym oczywiście boreliozy, w narodowym programie zdrowia. Ja myślę, że tu Beata powiedziała wszystko. Znaczy jedy, jedyne, co mógłbym dodać, to tyle, że tak naprawdę borelioza z punktu widzenia jakby skutków zmiany klimatu jest taka trochę emblematyczna, dlatego że widzimy bardzo wyraźnie trend wzrostowy ilości zachorowań na boreliozę w Polsce. To się bierze z dwóch, z dwóch przyczyn. Z jednej strony wydłużenia okresu żerowania czy aktywności kleszczy, bo one kiedyś były przez krótszy okres aktywne, e, dlatego że a druga, drugi czynnik to jest po prostu ciepła zima. To znaczy... Te, 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 te roztocza po prostu pozostają i żyją przez cały rok i, 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 i nie, nie, mróz ich tak nie, nie, nie redukuje ich liczebności jak kilkanaście lat temu. W związku z tym pokazując to o czym też Beata mówiła, ten główne niebezpieczeństwo związane ze skutkami zdrowotnymi zmiany klimatu, Oprócz tego, że bezpośrednio też ten wpływ np. fal upałów i, 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 czy, czy, czy mm, szybkich powodzi czy błyskawicznych powodzi, które tak bezpośrednio oddziałuje na zdrowie i, i zagrożenie życia ludzi, chcieliśmy zwrócić uwagę, że e, zmiana klimatu jest, czy skutki zmiany klimatu mają już dzisiaj negatywny wpływ na nasze zdrowie i przez tą polariozę trochę także Uwrażliwić Ministerstwo Zdrowia, lekarzy na to, żeby brali to, to pod uwagę. Ja miałem szczęście pracować w takim zespole senackim zespole do spraw zdrowia, który został powołany przy Komisji Zdrowia Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i tam wśród lekarzy, ja byłem, ja nie jestem lekarzem i, i, i jestem przyrodnikiem. Ale to zrozumienie dla, dla uwzględnienia kwestii klimatycznych właśnie w takim myśleniu o opiece zdrowotnej było. I myślę, że ten postulat się z tego wziął. Ale czy ja mogę jeszcze do jednego postulatu no tak, się... Ja. Ten, bo troszkę myśmy tak przebiegli obok tych firm przemysłowych mm -hmm. i to, to moratorium, a wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne. To znaczy ja bym chciał, żeby też słuchacze tego podcastu dobrze to zrozumieli, dlaczego my chcielibyśmy wprowadzić to moratorium, a tak naprawdę chcielibyśmy, żeby to był Początek procesu wycofywania się Polski z budowy no i w ogóle z chowu przemysłowego. Myśmy już trochę na ten temat mówili. To znaczy, ten chów przemysłowy, to jest z jednej strony zagrożenie dla zdrowia ze względu na te antybiotyki, ale to jest kwestia także etyczna. To znaczy, to jest chów, to jest sposób produkcji, który. Kompletnie zabija wszelkiego rodzaju możliwości naturalnych odruchów zwierząt. To jest także hodowla, która powoduje, że zwierzęta są zbudowane w sposób nienormalny. To znaczy te kurczaki, brojlery o ogromnych udach, no bo chcemy jeść łódka, w związku z tym one nawet nie są w stanie chodzić. To jest skrócenie okresu produkcji. Ale to jest także bardzo ważny problem społeczny. My w Polsce mamy teraz ponad 2000 tysiące lokalnych protestów przeciwko budowie i funkcjonowaniu firm przemysłowych, bo one po prostu powodują, że życie na, terenie, tak, na terenach, gdzie tego typu inwestycje są budowane, jest okropne, bo to jest smród, bo to jest zanieczyszczenie wód, bo to jest, to jest ogromny ruch samochodowy, bo te samochody przyjeżdżają i odjeżdżają przywożąc i odwożąc te zwierzęta z, z, z tych firm. Ale to jest także problem zabijania polskiej wsi. To znaczy, jeżeli pozwalamy na to, żeby hodować w jednym miejscu, znaczy, żeby chów był na 1000 czy 1500 krów, to gospodarstwo które, rodzinne, które ma tych krów 50, 100 czy 150, nie będzie konkurencyjne. I my mamy już w tej, w tej chwili problem taki, bo w ciągu ostatnich kilkunastu lat z Polski zniknęło 400 tysięcy gospodarstw rolnych. I jeżeli chcemy zachować tradycję wiejską, jeżeli chcemy zachować polską wieś, to my naprawdę musimy odejść od przemysłowego, przemysłowego rolnictwa i postawić na to rolnictwo takie jakościowe. To także jest ważne w kontekście Ukrainy, bo Ukraina kiedyś będzie członkiem Unii Europejskiej. Ukraina może wyprodukować metodami przemysłowymi, a nawet mniej intensywnymi żywność dla 600 milionów ludzi. Jeżeli my nie postawimy na produkcję jakościową, to polscy rolnicy Stracą konkurencyjność unijną, międzynarodową, i ten postulat jest po to, żeby nie dlatego, żeby komuś zrobić przykrość, tylko na to, po to, żeby zachować konkurencyjność polskiego rolnictwa. Mogę tylko sekundkę, sekundkę. czy już koniec. Po prostu chciałam dodać, że nie na darmo się mówi, że z Polski chce się zrobić kurnik Europy. A to dlatego, że mamy bardzo słabe przepisy środowiskowe. I yy, 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 yy to jest oczywiste, że. Te przepisy środowiskowe, które są słabe, pozwalają tym zanieczyszczającym, którzy jeszcze nie muszą płacić, ale miejmy nadzieję, że będą musieli, tam się lokować. Znaczy, ja bym powiedział, że to też pokazuje słabość państwa. Mhm. Dlatego, że mamy przepisy, które mówią na przykład, że firmy o odpowiedniej wielkości to są inwestycje, które, dla których powinna być wydana zintegrowane pozwolenie, mhm. y, pozwolenie na działalność tak, takie środowiskowe. Mhm. Natomiast właściciele. Dzielą to pomiędzy albo wspólniką, a jeżeli to jest rodzinę, to część kurnika, jeden kurnik ma ojciec, drugi ma syn, trzeci ma córka. Mhm. I, obchodzą i, I obchodzą przepisy. Kreatywnie. I po prostu państwo. Nie ma woli, nie ma siły. Pa państwo mamy, to zresztą Odra pokazała, mamy, mieliśmy państwo mm -hmm. pa papierowe. Znaczy ten postulat tak naprawdę, czy taki główny postulat z tych 16 powinien być taki, że my chcielibyśmy, żeby to państwo nie wycofało się z roli regulatora. Kwestii środowiskowych. Żeby ono wzięło za środowisko, za jakość środowiska, pozostawienie tej dobrej jakości środowiska dla przyszłych pokoleń odpowiedzialność. I to jest taki postulat dla nowego rządu, dla nowego parlamentu. Patrząc na te spraw klimatycznych i środowiskowych do załatwienia to będzie trudna kadencja dla nowego rządu. Ja myślę, że ona nie powinna być trudna, dlatego, że te rozwiązania są na stole. My mhm. wiemy, jak to zrobić. Tylko potrzebna jest wola polityczna. Jest poparcie mhm. społeczne. Dla większości z tych postulatów jest poparcie społeczne. I tylko, tylko trzeba się wziąć za tylko się, trzeba I chcieć. słuchać ekspertów. Dokładnie. Chcieć rozmawiać, chcieć, chcieć, chcieć działać i wtedy rozwiążemy te wszystkie problemy. Wszystko jest. Chcemy, żeby państwo po prostu było dla ludzi, a nie jakby realizowało interesy jakichś różnych lobby, Tak. No i na to liczymy w takim razie. E, nie wiem, czy się spotkamy za 100 dni, ale na pewno będziemy tutaj odpytywać polityków. E, nowego ministra, może będzie rzeczywiście prawdziwy, czy znaczy prawdziwa ministra klimatu. E, Beata Borowie, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej. Rzeczniczka polityczna, czyli współpracujesz z politykami po prostu. No, jestem tutaj takim pomiędzy, Staram Łącznikiem, się. Łącznikiem, łącznikiem, profesor Zbigniew Karaczon, ekspert Koalicji Klimatycznej, ale także wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panu, dziękuję panu i Dziękujemy za zaproszenie. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac